Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego, trzeciego. Trzeciego. W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Proszę. Prosimy Panią Majola. Nie wiem, ale może odsłonić to okno, bo tak chciałbym. Nie, nie chciałbym, bo tak jest, więc on już nic nie słucha. Zachodzi potrzeba zmiany tych uchwał, które wcześniej były podejmowane. Ta ustawa, obowiązuje w tym roku, została zmieniona dosyć tak szybko. No i w tej chwili powinna być już, te uchwały nasze powinny być również dostosowane do wymogów tej ustawy, jakkolwiek niektóre zadania można realizować jeszcze przez półtora roku w obecnym stanie, ale niektóre już w tej chwili należy podejmować. Jeżeli chodzi o deklarację, to Państwo, podobne są zapisy jak w ubiegłej uchwale obowiązującej obecnie, natomiast deklaracja, treść trochę się zmieniła. I może tak, proszę na deklarację, wzór deklaracji, proszę sobie wziąć pod uwagę, bo to jest w tym momencie najważniejsze, bo ta uchwała dotyczy właśnie wprowadzenia w życie nowej deklaracji. Na pierwszej stronie tej deklaracji, to takie tylko techniczne zmiany nastąpiły. Litera A, obowiązek złożenia deklaracji. No wiadomo, że Urząd Miasta i Gminy wprowadzono zamiast Urzędu Gminy i tak dalej, ale to już o tym nie będę mówiła, to tak oczywista jest sprawa. Natomiast w tym punkcie A, litera A, obowiązek złożenia deklaracji, takie krateczki dodano. Pierwsza deklaracja od dnia. I korekta deklaracji, bo taka też może mieć, od dnia, po prostu ze względów finansowych, księgowości, jest to nieodzowna informacja. W literze B było osobno, na przykład właściciel, użytkownik wieczysty, jest praktycznie to samo, tu zrobiono też w jednym punkcie, w jednej tej tabeleczce tylko, tak? Potem litera C rozgraniczono osoby fizyczne, C1, C2, osoby prawne, jednostki organizacyjne. W deklaracji obecnej było to połączone, jakkolwiek też odzwierciedlało, że można było wypełnić i na osobę fizyczną, i na osobę prawną. Poniżej wszystkie dane są tak, jak były poprzednio, natomiast na drugiej stronie są takie bardziej istotne zmiany. Sposób selektywny, nieselektywny, to tak też musi być, ale proszę Państwa, jest tutaj taki E1, litera E i jedynka. Wyliczenie opłaty dla nieruchomości zamieszkałych i w nawiasie Państwo macie tam wyjaśnienie takie, dla rodzin z czterema i więcej dzieci, których dochód nie przekracza kwot uprawniających doświadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, stosuje się odpowiednio 50% stawki. Dotychczas nie było jednoznacznie w ustawie o utrzymaniu czystości wprost napisane, że Rada Gminy może zwalniać, tak? Czy stosować takie stawki różne. W tej chwili wpisano w jednym z artykułów właśnie taką możliwość i tutaj Pan Burmistrz tak analizował też i po prostu w tych rodzinach, gdzie rzeczywiście, a tym bardziej, że były sygnały radnych wcześniej, tak, prawda? Też były takie sygnały. Więc w tych rodzinach, gdzie jest czworo dzieci i więcej,
to wtedy te osoby tutaj będą wypełniać odpowiednio te rubryki, te rodziny. I proszę Państwa, litera E2 jest też wprowadzona nowa treść, ponieważ w poprzedniej ustawie nie było tego. A w tej chwili z ustawy o utrzymaniu czystości wynika, że Rada Gminy uchwala, proszę Państwa, taką stawkę ryczałtową dla takich nieruchomości, które są wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe albo wykorzystywane jedynie przez część roku. Czyli to mogą być takie domki sobie i na cele rekreacyjno-wypoczynkowe albo tylko przez część roku. Jest to stawka ryczałtowa, bo tak mówi przepis. Potem, jak będę omawiała kolejną uchwałę, to powiem, tam zresztą Państwo czytaliście, jaka jest propozycja tej stawki opłaty ryczałtowej. Ktoś, kto posiada właśnie tego rodzaju nieruchomości, będzie tutaj wpisywał odpowiednio sobie i przeliczał tą wysokość opłaty rocznie, bo to ma być roczna opłata, tak to wynika z ustawy. I proszę Państwa, wreszcie to praktycznie jest wszystko tak jak w poprzedniej uchwale, z tym, że w tych objaśnieniach oczywiście dodano taki punkt trzeci na temat tego kryterium dochodowego, żeby rodzina mogła skorzystać, to musi przedłożyć również takie zaświadczenie ze środka pomocy społecznej, że ona właśnie nie przekracza tego kryterium dochodowego, które uprawnia doświadczeń z pomocy społecznej. Czy ktoś z Państwa pytania? Proszę Panie. Znaczy tam możliwość zniżki dla rodzin z 4 dziećmi więcej i nieprzekraczającym dochodem. Myślę, że to jest sztywna regulacja jakiejś ustawy, która daje taką możliwość, tak? Ale to dotyczy przyszłej uchwały, nie tej. Znaczy no, bo tu jest w tym formularzu. To znaczy tak, to znaczy bo to może być, proszę Państwa, 5 dzieci więcej, może być 2 dzieci więcej, no tak? Wielodzietna, ale no taka skonkretyzowana tu jest rodzina, tak? Mhm. I to będzie tam wynikało jeszcze z poprzednich. I te kryterium tego dochodu też jest... To kryterium to jest ustawowe, my na to wpływu nie mamy. Musimy się stosować do tego kryterium ustawowego. Tyle, że potem Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje tej rodzinie tam odpowiednio zaświadczenie. Pan Burmistrz, ja mam pytanie odnośnie, bo tu kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej stosuje się odpowiednio 50% stawki. Czy chodzi tutaj o to, że 50% stawki będą płacić za śmieci, tak? 18 zł mamy zaproponowane za zmieszane, a 10 zł jest propozycja na odpady zebrane selektywnie. To te rodziny będą od osoby płacić 50%. I od razu i będą sobie tam wypełniać i od razu już im tam wyjdzie po prostu ile mają zapłacić. Dobrze. Mam jeszcze pytanie do punktu E2. Chodzi mi o to, czy tego punktu nie będą wykorzystywać osoby, które powiedzmy sobie, ma nieruchomość na terenie naszej gminy. Jest to dom, zwykły dom, tak, jednorodzinny i po prostu on tam powie, że przyjeżdża, no nie wiem, raz w tygodniu, czy raz na 3 miesiące, czy raz na 4 miesiące. Czy te osoby też będą mogły korzystać z tego punktu? Czy to dotyczy sztywno domków letniskowych? Myślę, że tak. I innych nieruchomości. Domki letniskowe, no to nie jest sprawa jasna, tak? Tak musi na to wystać. No ma być to domek letniskowy. Lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne. Czyli jest tutaj jasno określone. Tak. Jest jasno określone. Wykorzystywane jedynie przez część roku. Na pewno, proszę Państwa, należy się powiedzmy liczyć z tym, że ktoś będzie chciał to wykorzystać, no ale to nie służby muszą sprawdzić. Nie? Jeżeli stwierdzimy, że nie należy mu się to, no to po prostu nie dostanie. To znaczy może jeszcze tutaj dodam, że nie dotyczy to na przykład tak domów letniskowych, jak ma panorama tam, dlatego że to jest przedsiębiorca. A Rada Gminy nie podjęła uchwały tematu, znaczy nie przejmowaliśmy, że tak powiem, odbiór odpadów od przedsiębiorców, tego obowiązku. Przedsiębiorcy sami mają umowy i po prostu oni ten temat już muszą w tym zakresie. Czyli oni zawierają osobną umowę z
Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa. Tak, tak. Mają tę moc tego przyjęcia. Kontroluję. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytanie co do projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4. Sprawy wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Proszę Państwa, częściowo już mówiłam przy tej deklaracji, ale proszę Państwa, kolei, proszę Państwa, można ustalić różne metody, bo nawet o ilości metrów sześciennych w mieszkaniu zużytej można też po prostu ustalić te stawki. Tak przyjęliśmy, bo zresztą większość gmin ma tak, że od osoby zamieszkali, tak? I było do tej pory, dotychczas tak stosowaliśmy, w tej chwili jest propozycja również z tym, że ta stawka jest podwyższona. 16 było, jest 18 za zmieszane, a 10, a było 12. Zmniejszamy. Jest większa troszeczkę różnica, żeby jak gdyby no zmusić co niektórych może mieszkańców do tej segregacji jak gdyby, wtedy mniej więcej też płaci. A gmina też wywiąże się z pewnego obowiązku łącza. I teraz tu Państwo macie w paragrafie trzecim właśnie tą stawkę ryczałtową. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 300 zł rocznie od nieruchomości, tak jak pisało w tej deklaracji, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne, rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez trzecie osoby. To jest właśnie ta nowa sprawa, którą tutaj uzupełniono tej uchwale. I paragraf czwarty, ustęp 1 właśnie mówi o tym 50%, że zwalnia się z 50% stawki opłaty, które tam zamieszkują rodziny z czteroma i więcej dzieci, a ten dochód właśnie nie przekracza tej kwoty wypełniającej doświadczeń. I warunkiem zwolnienia w ustępie drugim jest przedłożenie zaświadczenia ze środka pomocy społecznej. No i oczywiście traci moc uchwała, ta, która aktualnie obowiązuje, z tym, że ona straci wtedy, kiedy wejdzie w życie ta uchwała, czyli 14 dzień, bo od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowego jego swa strony zapisu. Bo to jest prawo ustawione. Czy ktoś z Państwa pytanie? Proszę. Ja pytanie. Proszę Panie. Dziękuję. Ja mam pytanie do paragrafu trzeciego. Jeśli chodzi o tą stawkę czasową, czy to dotyczy wszystkich? Chodzi mi o działki, które tam mamy na Obrzeżach Stępnicy i część działek posiadają osoby, które można nazwać ogrodniczo-rekreacyjne. Na tych działkach są posadowione niewielkie adwanki. To są osoby, które są mieszkańcami naszej gminy i my na przykład, między innymi ja mam taką działkę i chciałabym wiedzieć, na przykład płacę na bieżąco, tak, uiszczam stawkę poprzez spółdzielnię mieszkaniową do urzędu za właśnie odpady. Czy te działki ogrodnicze też będą objęte tą stawką ryczałtowaną? Bo uważam, że wtedy te osoby, które mieszkańcy naszej gminy będą podwójnie uiszczać tą opłatę. Raz tutaj, tak, w formie za odpady, które na stałe mieszkamy, a drugi raz tam za te działki, z tym, że te osoby, które mają takie działki warzywno-rekreacyjne, to w sumie tam jedynie trawa, tak? I zostaliśmy zobligowani uchwałą walnego zgromadzenia członków do posiadania kompostownika, że każdy posiadacz działki musi mieć kompostownik, żeby właśnie te odpady tak tam przerobić. Więc moje pytanie dotyczy tego, czy te osoby posiadające tego typu działki również będą uiszczały tą opłatę zryczałtowaną. Gro osób, które tam posiadają działki, są spoza terenu, ale jest kilkanaście osób, które są z terenu naszej gminy. To znaczy, tak, proszę Państwa, nie wiem, ale chyba Pani płaci do ogrodów działkowych, tak? Za odpady, bo na przykład my płacimy, przepraszam, że już tak powinnam, ale wszyscy ci, którzy mają tam domki na działkach, ponieważ to nie jest przedsiębiorca, ale jednak to jest zorganizowany przedmiot, podmiot, przepraszam, ogrody działkowe
a nie indywidualna osoba, tak, że ma działkę. To są ogrody w ramach ogrodów działkowych. Płacimy bezpośrednio do zarządu, tak? Prawda? Też do, w jakiś sposób tak. Ustalamy. Tak, tam jest. Tak, jest i to nie jest taka mała też szkoda. Także to nie dotyczy absolutnie ogrodów działkowych. Dlatego, że tak, my się pobudowali, rozumiem, na terenie. Tak. To nie jest... będzie pani płaciła podwójnie, bo nie będziemy tutaj... Nie, ja chciałam po prostu uściślić, dlatego że wiem, że w naszych opłatach właśnie na rzecz ogrodów, które są umieszczone na rzecz ogrodów, jest zawarta opłata z tytułu właśnie tam odpadów, w jakiś sposób ustalona, ale ona no, nie jest mała, ale nie wynosi tak 300 zł. Czyli to nie dotyczy. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę pani. Zastanawiam się. Gdybym mieszkał w Szczecinie, to bym miał działkę rekreacyjną z domkiem letniskowym w Stepnicy. Ja bym złożył normalną deklarację i określił, że będę segregował śmieci i zapłacę, bo 12 razy 10 to jest zdecydowanie mniej niż 300 zł. I obawiam się, że w tym kierunku raczej może pójść, że będą osoby deklarowały, że mieszkają, bo ta stawka jest dosyć no, wysoka i jednak będą raczej sugerowały, że mieszkają, żeby płacić mniej niż specjalnie chciały wykorzystać tą rzadą stawkę. Tylko z drugiej strony, panie Rafale, pan przyjął 12 razy 10, tak? Mm. Czyli przyjął pan jedną osobę. Tak. Ale no. Niech mi pan uwierzy, no tam nie przebywa jedna osoba, bo przyjeżdżają całe rodziny, czyli przyjedzie dziadek, babcia, do tego przyjedzie jeszcze córka i wnuki i tych ludzi tam się naprawdę jest, tak. Więc mi się wydaje, ale że... Jak... Przyjeżdżałem do pana gości, to miał pan deklarację, że więcej pan osób przyjmuje w tej chwili na ten tydzień czy dwa, jak na wakacje przyjadę, bo nie zmienia pan. Bo przyjechali goście i będą się tłumaczyć w ten sposób, że przyjechali do mnie goście. No, a teraz pytanie właśnie, czy jak ktoś złoży deklarację na to miejsce, na to miejsce zamieszkania konkretne, no to już w tym momencie on jest zwolniony z tej opłaty ryczałtowej. No właśnie, tak, to się ale jest miejsce jeszcze... zamieszkane, tak? Tak, proszę. Jest jeszcze taka różnica, że można zweryfikować w ewidencji nieruchomości, w podatkach, ponieważ są domki letniskowe już wprost wynikające z dokumentacji budowlano-technicznej i tam wynika, że to jest budynek letniskowy. Tego już nie można jako mieszkanie. No tak, to się zgodzę. Nie? Ale często są używają po prostu drugi dom, który jest letniskowy. Jeśli tak, to wtedy no, można się z tego miejsca wyuczyć, że ktoś tego korzysta, ale no, to znaczy, wierzę też w proszę państwa. Można powiedzieć, że ta uwaga no jest słuszna, ale my nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. To się nie da po prostu. Też trzeba liczyć na jakąś siłość ludzką i kontrolować. Natomiast tak jak widzicie, ustaliliśmy kiedyś stawki 12-16 i się widzimy, że to jest niedobre, ponieważ zaczynamy płacić kary, bo nie obowiązujemy się jako gmina z selektywnej zbiórki. Natomiast spróbujemy wzorem innych gmin. No, zmienić te stawki, żeby ludzi jednocześnie liczymy, bo się tylko wyliczyli, prawda, czasunkowo, że ktoś będzie płacił 10 zł, a nie 12, więc wpływy będą mniejsze do gminy, tak? Ale mimo wszystko liczymy na to, że wielu ludzi wróci do selektywnej zbiórki. Tylko co to znaczy wróci? To znaczy, że trzeba ich też kontrolować. Czy oni faktycznie robią tą zbiórkę selektywnie? Czy tylko płacą selektywnie, a oddają zmieszane? Czyli to jest wszystko kwestia podlegająca kontroli i moim zdaniem jest trudno, wiecie, no powiedzmy 300 zł dużo, no to zróbmy 200, tak? Też będzie dużo, tak? No uczymy się, to są rzeczy nowe. My te 300 zł wzięliśmy z przykładu innych gmin, które mają takie stawki po 300 zł. Pani Marzyna, pani burmistrz wydzwaniała i żeśmy znaczy ustalali. No mają różnie, 300 i więcej, troszkę mniej niż 300. Ja tylko bardzo. Bo mają też uchwalone, tak? Ja może tylko jeszcze powiem swoje zdanie. Ja się obawiam, że w ogóle nie będą płacić, bo w tej chwili mamy tak właśnie, że oni przyjeżdżają, mają te letniskowe na weekendy i mówią, zapytam, zabierają swoje śmieci do Szczecina w Kielce. Tak, ale teraz, jeżeli to państwo przyjmiecie, uchwalicie, to nie znaczy, że on sobie zabiera. Może sobie zabierać, ale musi zapłacić. Nie wiem, czy nie zmniejszy, bo mi się też, tak jak panu Rafałowi zdaje się, że to jest dosyć duża taka stawka.
To jest stawka taka jak inne gminy, naprawdę. Ale proszę. Jakby pani przyjdzie za 4 osoby, tak, to będzie to bardziej opłacane 300 zapłacić. No tak. Proszę Państwa, my za te śmieci płacimy. Pani płaci, ja, wszyscy, bo oni dzisiaj rzadko kto, no to są tacy, którzy biorą te śmieci do siebie do domu. Ale większość jest taka, że widzę nawet kolej. Na moim przystanku widzę, stawiają sobie. Tak, i wyrzuca. Tak. I kto za te śmieci płaci? No my płacimy. Miało być dni śmieci w lesie. A jest. Śmieci są się biorą. Jest cały czas. Biorą i to najbardziej. Jest najwięcej, jak było. Ja gdzieś trzeba te śmieci zostawić, tak? Ja tylko rozumiem, że jeśli ta uchwała wejdzie, to obligatoryjnie będą narzuceni mieli do podatku, że muszą płacić to, tak? Bo inaczej mi przyjeżdżają na uczniów. No właśnie, to się też śmija, pani burmistrz. Oni przyjeżdżają w sobotę, w niedzielę, przyjeżdżają w sobotę, tam się w piątek wieczorem, w niedzielę wyjeżdżają i są nieuchwytni. Damy sobie razem. Chyba, że tak, bo dla mnie to jest będzie. To właśnie chciałem powiedzieć to samo. Czy dla kogoś, kto ma dolek legislacji, to jest niewiele, więc stawka To znaczy ja powiem tylko tyle, żebyście Państwo wiedzieli, bo może ja tego tak dokładnie nie wytłumaczyłam, że to ma być ryczałtowa, bo tak mówi ustawa. W takich przypadkach, prawda? No to jest kwestia wysokości, no to wiadomo. Ale ryczałtowa. Ryczałtowa. Jest tak zapisane. Tak, jeszcze mam. Proszę Pani. Chciałam powiedzieć, że zróżnicowanie tej stawki za opłaty odpadów komunalnych to jest, myślę, bardzo dobra rzecz, ponieważ to może zmobilizuje bardziej mieszkańców do selektywnego jednak zbierania tych odpadów. Ale bardziej martwi mnie punkt czwarty, gdzie zwalniamy rodziny z 4 i więcej dzieci do 50% ze stawki opłaty, natomiast jest to kryterium i mam takie obawy, ponieważ zdarza się tak, że tacy rodzice na przykład oboje pracują no, w naszym powiedzmy tartaku, no mają powiedzmy po te 2000, także oni nie zmieszczą się w tym kryterium. To nie będą mieli tej ulgowej stawki. No i to jest dla mnie. To jest niedużo takich rodzin, które nie płacą. Uważam, że nie powinno być tego kryterium przy tak wielodzietnych rodzinach. Tego nie możemy zmienić. No ja wiem, ale. Nie możemy naprawdę też, proszę Państwa, dotować tego. Nie możemy dotować. A co to znaczy dotować? Budżet gminy ma wydać pieniądze, czy rada uchwalając. My musimy wyjść na zero. Musimy wyjść na zero. Ja to rozumiem, Panie Burmistrzu. A nie wychodzimy. Ale ja myślałam, żeby użyć jednak tym rodzinom. Córka dzieci to jest. Te rodziny korzystają naprawdę z wielkiej pomocy i ze środka pomocy społecznej i różne formy. I kupujemy książki i ubrania i dotujemy żywienie. Także nie jest to wcale tak, że my się tymi rodzinami nie zajmujemy. I dodatkowo jeszcze robimy ukłon w stosunku do opłat śmieciowych. Chciałbym zapytać, czy robić analizę, jaka to jest liczba ludzi, te rodziny, które spełniają to kryterium w naszej gminie? Znaczy tak, jak ja się orientowałam najpierw dla trójki dzieci, to by było 67 rodzin, po 4 osoby to było ponad 220 osób, to było bardzo dużo. Natomiast z dużo mniej, z czwórką było, nie pamiętam dokładnie teraz w tej chwili, jakoś tak zapamiętałam z tą trójką. Panie, proszę zejść do Pani Wiceniak, niech nam się szybko powie, ile mamy rodzin z czwórką dzieci. Bo w kwestiach, które spełniają te kryterium, bo jest tak, że są rodziny. Kryteria to tylko nie odpowiemy na ten temat. 351 z tego co pamiętam, ale może się to też zmienić. Nie, kryterium jest podwyższone, już Pani Marzena. Podwyższone może już się z tego stać. No to nie mówię, to prawie nie wino. 500 chyba 6 zł, tutaj nie wiem. Mam jeszcze na przykładzie tej karty dużej rodziny, że tutaj mamy 204 karty wydane, czyli tam 45 rodzin. Wzięła tą kartę. Ale tam jest o 3. Tak, od trójki dzieci, ale pewnie od trójki dzieci większość rodzin nie spada tego kryterium finansowego, bo pewnie mają po prostu powyżej. Więc też tam tych rodzin na pewno będzie dużo mniej. I znaczy, warto było przeanalizować, ile konkretnie przy tym kryterium finansowym jest tych rodzin, że można zrobić od trójki. Bo może być, że to będzie 10 czy 12 rodzin tak naprawdę, które spełnią w gminie te kryterium. Nie wiem, nie będę tu
Nawet jeżeli to będzie 10-12 rodzin, to będzie 2610-12 rodzin. A jeżeli to będzie 40 rodzin, to uważam, że już nas na to nie stać. Bo my nie możemy dokładać, proszę Państwa, do śmieci z innych dochodów. Nam się to musi zamykać w okolicach zero, ale oprócz tego my musimy jeszcze z tych opłat śmieciowych, no, uruchamiamy punkty, gminy punkty na selektywnej zbiórki odpadów, popularny przodek, tak? No musimy tam kogoś posadzić, to będzie, musimy mu zapłacić, tak? Oczekiwania ludzi są duże, no. Odpady zielone, trzeba kupić zbiorniki, kontenery, no to wszystko z tych opłat. I my dzisiaj jesteśmy grubo pod presją, prawda? I to się nie da, no to proszę Państwa, jeżeli nie ma wpływów, to i nie ma wydatków. No i tego nie przeskoczymy, żeby nie wiem co. Także myśmy, no, żeby pomóc tym czterodzietnym rodzinom i więcej, bo przecież mamy rodziny, które mają jeszcze 6 dzieci, tak? I nawet i 7. To nie tylko, że rodziny czworgiem dzieci. I więcej tutaj, tak? Że... Dlatego mogę powiedzieć, że różnica między 10 a 18 to w innych gminach, proszę Państwa, są gminy, które robią różnicę 10-25, 10-20, 10-22. Bo zakładamy sobie, to znaczy gminy nie wywiązują się z narzuconego obowiązku ustawowego w selektywnej zbiórki odpadów. I są kary. I te kary są coraz większe. I te kary będą narastały. Także, no wiecie, to się nie da. Tu chcemy obniżyć stawkę, a tutaj jeszcze dołożyć rodzinom wielodzietnym. Tylko z czego, pytam się? No trzeba mieć pieniądze. To może zróbmy właśnie nieselektywne 20 zł, a selektywne 10 zł, żeby była większa ta różnica po prostu. No tak od razu nie można, bo wiesz. Trzeba zostawmy. Tak, zostawmy. Nie można od razu tak, a nie zostawmy, tak już, zobaczymy, jak to nam jak to działa. Każdy się uczy. Zobaczymy, jak w naszej gminie to zadziała. Ilu ludzi się przepisze na tą selektywną, tak? Zobaczymy. Pieniądze przekonują ludzi jednak, więc może tą dwukrotną stawkę, może to dobry pomysł, jak to tak już opracuje. Ale co to mówi, że... Ja zostawić podwójnie, 10 za selektywne, a 20 za selektywne. Tak, i szlastę, że to czuli po prostu, że... Nie wiem ile tam jestem, na razie 8, tak jak było już mówić, jesieni się przyjrzy. A jak ktoś powie, że 2 razy tyle, to inaczej brzmi. Ja wiem, tylko proszę Państwa, znowu musimy, jak przegniemy, tak? Przepraszam za użycie tego słowa. Jeżeli zrobimy za wysoką opłatę za nieselektywne, to wszyscy się przepiszą czy prawie na selektywne. Co spowodujemy? Powodujemy dużo niższy dochód i znowu nam zabraknie nawet na to, żeby te rodziny przeprowadzić. Także to się nie da tak, proszę Państwa. Po prostu ekonomia jest sztywna, tu się nic nie naciągnie. Także zostawmy to, tak żeśmy to wyliczali, zostawmy to. Jeżeli nam się ta gospodarka uporządkuje, zobaczymy, jak będzie działał ten czoł i wtedy zawsze możemy wrócić, zawsze możemy te stawki zmienić, tak? Może nam się uda jeszcze o złotówkę obniżyć, na przykład selektywę. Może o tym, ale nie teraz. Spróbujmy, zobaczymy, jak zadziała. Co oddający śmieci, czy produkujący śmieci, jak zareagują. Tak, pan mieliśmy rację, bo teraz jeżeli chodzi o te selektywne, to trzeba było z kolei więcej ludzi do kontroli, bo znając naszych mieszkańców, to był z tym ogromny problem. Bo wiemy, co jest w pojemnikach na pety, na szkło. Także to się, wiecie, trochę byśmy to analizowali. Ja nie mówię, że mamy rację, bo może nie mamy tej racji, ale zostawmy to na razie tak, jak proponujemy. No to dane to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, bo i tak prawo. Ale to czekamy jeszcze na... Nie, bo to nie ma sensu, nie mamy pieniędzy, bo czy ktoś z Państwa jeszcze pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Jedna osoba. Przechodzimy do punktu kolejnego. Piąty. W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Proszę. Proszę Państwa, też taka uchwała obowiązuje, z tym, że troszkę w innej treści. Propozycja jest, projekt uchwały przewiduje, że tak. Nie będę czytała to, które istnieje obecnie w uchwale obowiązującej. Paragraf pierwszy to tylko, proszę Państwa, w punkcie trzecim dodano w literze F. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. One powinny być tutaj ujęte, tak? Tak. W paragrafie drugim tutaj jest, że każda ilość będzie tych komunalnych odbierana. Tak było w poprzedniej uchwale, ale tutaj jest doprecyzowane z wyjątkiem zużytych opon, gdzie ustala się limit, bo można, ta ustawa mówi, że może być określony limit nie tylko opon, limit też. Ale my tylko tutaj rozumiemy o tych oponach. Gdzie ustala się limit przyjęć w ilości no 4 sztuki opony w ciągu jednego roku z danej nieruchomości, tak? No być może Pani Burmistrz by to przeszło, ale ludzie tak czekają, bo mają te opony na, i czekają, kiedy będzie to, że mogą oddać, więc trzeba z chwilą uruchomienia dać im możliwość zdania tego, co mają tam z lasu. Lepiej jak do lasu, bo powyłożą te opony, trzymają na swoim gościerzyńskim podwórku, nie? Ja może przejdę do końca, a potem będziecie Państwo zgłaszać i dyskutować na temat, bo tam jeszcze może będą jakieś sprawy. W paragrafie trzecim dodano w punkcie pierwszym, tak, zmieszane odpady komunalne było i bioodpady z osiedli bloków wielorodzinnych, tak? Tutaj te bioodpady dodano i dodano również, zmieniono tam ten zapis, że w miesiącach od kwietnia do października. Ten zapis, że od miesiąca kwietnia do października, on jest w ustawie. Przedtem tego nie było sprecyzowane. Teraz musimy to zrobić. W mieście Stepnica, bo tak właśnie pisze, że w obszarach miejskich. Odbiór odpadów komunalnych za budowy jednorodzinnej powinien być odebrany nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Przed tym mieliśmy raz na miesiąc, tak? Tak musi być. Bo to z ustawy wynika. I teraz proszę Państwa jeszcze też selektywnie w punkcie drugim, przepraszam, tu jest proszę, nie proszę. W tym samym paragrafie trzeci paragraf, dobrze, dobrze. Punkt drugi powinien być, tak? Teraz selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w paragrafie pierwszym. Podpunkt 2 z osiedli bloków wielorodzinnych, czyli tamten paragraf pierwszy to jest